Wydaje się, że kawałek drewna i cięciwa wystarczą do stworzenia łuku. Nic bardziej mylnego, bo to zadanie proste jest tylko na pozór. Wymaga precyzji oraz znajomości zasad fizyki i obróbki materiałów, a także doświadczenia. Jest takie powiedzenie, że bardzo dobrze zrobiony łuk to jest taki w 99% złamany. To jest dosłownie na granicy wytrzymałości. To cała zabawa w tym, żeby te siły naprężenia na tym kawałku no niejednorodnego materiału, jakim jest drewno, porozkładać, żeby on był jak najbardziej żywotny, jak największą sprawność, miał dynamikę. Co się przekładało w pradziejach na skuteczność właśnie łowców, a w obecnych czasach, no może niekoniecznie w łucznictwie sportowym, bo to już te nowoczesne technologie wchodzą, ale są też tacy pasjonaci, którzy parasportowo strzelają właśnie nawet z takich drewnianych, prymitywnych, by się wydawało, łuków. Nie można zapomnieć, że łuk to jedna z najstarszych broni, która znana jest ludzkości od co najmniej 35 tysięcy lat. Pradzieje wykonywali łuki z tego, co było pod ręką. W różnych ekosystemach ludzie żyli. Zasiedliliśmy tak naprawdę wszystkie kontynenty, wszystkie zakątki świata poza Antarktydą. No i wszędzie, gdzie było jakieś drewno, kombinowane jakieś łuki, tak? No wyjątkiem są tam Inuici z Arktyki, którzy no, robią łuki gdzieś tam z kawałka poroża karibu, z jakiegoś sznurka. Jak znajdą kawałek drewna na plaży, to też jest wielki sukces. Natomiast no mówię, zasada była taka, co, gdzie, w jakim ekosystemie się trafiało, z takich łuków, z takich materiałów te łuki robiono. Wzorem pradziejów łuki wykonali uczestnicy zajęć z cyklu Sobota w Muzeum. Antek, to jest twój pierwszy łuk? No tak, ale struganie nie pierwsze. Podoba ci się takie zajęcie? Uważasz, że to jest ciekawe? No, tak. A czemu? Nie wiem, jakoś tak się interesuję takimi rzeczami. Podoba ci się? Tak. No i powiedz mi, ciężko, łatwo idzie to struganie tego drewna? Ciężko. A to ty paluszkiem struga? Tak. Czekamy na noże w kawałce. Czekam na nóż, a ja sobie w tym czasie strugam palcem. Zaangażowane były dzieci, zaangażowani byli również ich rodzice. Praca przyniosła jednak zadowalające efekty. Chciałem zachęcić młodzież do pasji, jaka mi towarzyszy już od czasów dzieciństwa, od kiedy pamiętam, jak byłem taki niewielki jak i oni. I do dzisiaj mi to zostało w formie już trochę bardziej profesjonalnej, natomiast każdy jakieś swoje początki musiał mieć. I właśnie w takie początki łucznictwa chciałem wdrożyć te dzieci, tą młodzież. Uczestnicy warsztatów z cyklu Sobota w Muzeum wiedzą już co nieco o łucznictwie. Na kolejnych zajęciach, które zaplanowano na 22 października, będą mogli zobaczyć, a przede wszystkim sami spróbować, rozpalić ogień za pomocą metod, z jakich korzystano tysiące lat temu. Mamy przygotowanych kilka, przede wszystkim świder ogniowy, ale też krzesanie przy pomocy pirytu, krzesiwa i innych jeszcze materiałów. Jeśli pogoda dopisze, warsztaty odbędą się na terenie pradziejowej wioski. No jest to teren bardzo ciekawy i fajnie byłoby go ożywić, wprowadzić jakieś takie elementy, żeby ta wioska żyła. Te zajęcia związane z pradziejami w takim miejscu jakby nabierają dodatkowego takiego nowego wymiaru. Mogą być ciekawe. Zajęcia tradycyjnie rozpoczną się o godzinie 11:00. Obowiązują na nie zapisy telefoniczne lub mailowe.